Zobaczcie, jak dorabiamy zgubiony klucz na podstawie zamka. Pierwszym krokiem jest rozmontowanie zamka. Jeżeli masz pomysł na kolejny materiał wideo, daj nam znać o tym w komentarzu. Zamek rozmontowujemy po to, aby dostać się do zapadek i na podstawie ich wysokości ustalić kod na część klucza. Demontujemy zabezpieczenie wkładu. Rozmontowujemy wkład, żeby dostać się do zapadek. Na naszym kanale znajdziesz również filmy prezentujące, jak naprawiamy stacyjki oraz zamki. Wyjmujemy zapadki, aby odczytać na ich podstawie kod na cięć klucza. Kolejny etap to docięcie grotu klucza na podstawie kodu zapadek. W zacisku urządzenia montujemy klucz surowy. Urządzenie to docina klucz na podstawie wprowadzonego kodu. Przekładamy surowiec, aby wyfrezować go z obu stron. Demontujemy wycięty surowiec. Zapadki montujemy z powrotem w bębenku. Montujemy bębenek w obudowie.
instalujemy części napędu wkładki. Montujemy zabezpieczenie wkładu. Jeśli masz potrzebę do robienia klucza na podstawie zamka, link do usługi oferowanej w naszym sklepie online znajdziesz w opisie filmu. Ostatni etap to sprawdzenie, czy klucz został wykonany właściwie. Dziękujemy za poświęcony czas.